Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ważne informacje dla rodziców pobierających świadczenia 500+. Niebawem instytucja będzie zajmować się w pełni obsługą tego świadczenia. Aby nie utracić jego ciągłości, rodzice powinni złożyć nowy wniosek do ZUS do końca bieżącego miesiąca. Do niedawna obowiązek obsługi oraz wypłaty świadczenia 500+ spoczywał na gminach. Od początku bieżącego roku trwa proces przejmowania wypłaty świadczeń przez ZUS, a od czerwca ta instytucja będzie już w pełni odpowiedzialna za 500+. Wypłaty bieżących świadczeń 500+ do końca maja realizują jeszcze gminy. ZUS na razie wypłaca świadczenia 500+ tylko na nowonarodzone dzieci. Natomiast od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował już wszystkie przelewy, także na starsze dzieci. Oczywiście, żeby otrzymywać 500+ w tym kolejnym okresie świadczeniowym, trzeba złożyć nowy wniosek. Warto ten wniosek przesłać do ZUS-u maksymalnie do końca kwietnia, bo wtedy rodzic będzie miał zapewnioną ciągłość wypłaty świadczenia. To znaczy, gdy skończy się wypłata z gminy, w czerwcu zacznie się wypłata z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną, za pomocą bankowości internetowej, portalu Empatia albo platformy usług elektronicznych ZUS. A wszelkie wypłaty świadczeń 500+ ZUS realizuje na rachunki bankowe. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek do końca kwietnia, świadczenie będzie wypłacone w czerwcu. Jeśli zrobi to później, świadczenie będzie wypłacane odpowiednio później. Na przykład wniosek wysłany w maju spowoduje wypłatę w lipcu. Pomoc z formalnościami przy wypełnianiu wniosków można otrzymać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem specjalnych infolinii. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl.